Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali lekcję trzecią, zatytułowaną Człowiek dziełem Boga. Tekst pamięciowy. Wiedźcież, żeć Pan jest Bogiem, On uczynił nas, a nie my sami siebie. Psalm 100, werset 3 z Biblii Gdańskiej. Myśl przewodnia. Najwyższy stworzył ludzkość na swój obraz, ale grzech obraz ten wypaczył. Boży plan ma na celu odnowienie tego obrazu w nas. XIX-wieczny niemiecki filozof Arthur Schopenhauer, zatopiony w rozmyślaniach nad istotą ludzkiej tożsamości, niechcąco potrącił przechodnia na ulicy. Potrącony przechodzień rzekł z wściekłością: Za kogo pan się uważa? Za kogo się uważam? Odpowiedział Schopenhauer: Chciałbym to wiedzieć. Kim jestem? Kim jesteśmy jako ludzkość? Co tu robimy? Skąd się wzięliśmy i po co istniejemy? Są to odwieczne pytania, które dzisiaj ludzie nadal sobie zadają. Pismo Święte odpowiada na każde z nich. Jest tak dlatego, że istnieje nierozerwalny związek między naszą tożsamością a nauką o stworzeniu. W tej nauce znajduje się odpowiedź na wszystkie przytoczone pytania. Żadna inna biblijna nauka nie jest tak ważna dla naszego zrozumienia ludzkości jak nauka o stworzeniu, gdyż dotyczy ona naszego pochodzenia, a nie tylko naszego początku. Początek może oznaczać jedynie fakt zaistnienia, natomiast pochodzenie przypisuje temu faktowi cel. Tak więc w przeciwieństwie do ewolucjonizmu, który zakłada, że nasze istnienie nie ma żadnego nadrzędnego celu, jako że zaistnaliśmy przypadkiem, Biblia uczy nas o stworzeniu ludzkości. Trudno wyobrazić sobie bardziej przeciwne i nie nadające się pogodzić ze sobą koncepcje naszego istnienia i naszej ludzkiej tożsamości. Część na niedzielę. Stworzenie i pochodzenie człowieka. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 wiersz. Co innego od pozostałych poglądów na pochodzenie ludzkości, taki jak ewolucjonizm, mówi nam o naszym pochodzeniu ten werset. Trudno przeoczyć fakt, iż jako świadome dokonanie Boga stworzenie ludzkości musiało mieć jakiś cel. Pismo Święte nie dopuszcza przypadków w takich sprawach. Zostaliśmy stworzeni w określonym celu i na samym początku otrzymaliśmy szczególną naturę, z gruntu dobrą. Stworzenie na obraz Boga jednoznacznie wskazuje na szczególny sens i cel przyświęcający powołaniu człowieka do istnienia. Jest to ważne, gdyż niektórzy myśliciele twierdzą, że ludzie sami muszą nadać sens i cel swojemu życiu, jako że przychodzimy na ten świat bez określonego celu. Gdybyśmy przyjęli ewolucjonizm za prawdę, takie twierdzenie byłoby sensowne, gdyż według tego poglądu powstaliśmy bez żadnego wyższego celu. Jakże moglibyśmy być inaczej, skoro powstaliśmy rzekomo przypadkiem? A zatem sami musielibyśmy nadać cel i sens naszemu istnieniu. W przeciwieństwie do tego, według Biblii jesteśmy powołani do istnienia zgodnie z planem i stworzeni na podobieństwo Boga, by przynosić Mu chwałę. Kwestia pochodzenia człowieka wiąże się ściśle z dziejami ludzkości. Przeczytaj list Judy, Rzymian, 1 do Koryntian.
jak te fragmenty Nowego Testamentu przypominają nam i pomagają nam zrozumieć historyczność postaci Adama przedstawionej w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Dlaczego ważne jest, byśmy postrzegali Adama jako postać historyczną, rzeczywistą? Pierwszy list Judy, pierwszy rozdział i werset 14. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. List do Rzymian, piąty rozdział i werset 12 do 21. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale zakonu się nie liczy, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będąc obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, tak daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienie. A zakon wkroczył, gdy się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, ta łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze pierwszy do Koryntian, rozdział 15, wiersz 20 do 22. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. To zdumiewające, jak wielu teologów odrzuca historyczną postać Adama. Twierdzą oni, że Adam to mit, symbol ludzkości w jej początkach, a nie rzeczywista osoba. Taki pogląd można podtrzymywać, jedynie lekceważąc wyraźne stwierdzenia zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Zastanów się nad tym, że zostałeś stworzony na obraz Boga. Co ten fakt mówi o twojej wartości, niezależnie od twoich błędów, słabości i niedociągnięć. Dziękuję.